dzisiaj budujemy najlepszy domek. Tak więc Pimpek, ja idę na swoją stronę, a ty idź na swoją. Powodzenia! Pimpek zaczyna budować już swój domek, a my dzisiaj będziemy go prankować. Mam tutaj takie oto urządzenie, które zobaczcie, wystrzeliwuje portal. I teraz w tym momencie, jeżeli przejdę sobie, to tutaj oczywiście mam nieskończony portal. Widzicie? Widzę siebie jakby. I takimi portalami będziemy prankować Pimpka. Dlatego wystrzelmy sobie pierwszy portal w tamtą stronę. Wow! I czekajcie, czy ja tutaj coś będę widział z tej strony? Okej, widzę Pimpka, zaczyna on coś budować. No dobra, może zróbmy podłogę z takiego materiału. Patrzcie widzowie, on zaczyna budować domek i buduje go z kości. Chyba go robi taki okrągły. Dobra, w takim razie my też się zabierzmy za budowanie. Nawet z takiego samego materiału. Jestem ciekawy reakcji Pimpka na to, jak on strzai, że budujemy to samo co on. Dobra, ja zbudowałem sobie na razie coś takiego, ale zobaczmy co dalej robi Pimpek. Dlatego podejdźmy sobie bliżej i wow, co on robi? Dach już robi. Teraz zrobimy daszek naszego grzyba. Dobra widzowie, my też musimy zrobić jakiś daszek i na pewno ten domek musi być lepszy oczywiście od Pimpka. Chcę zobaczyć jego reakcję. My oczywiście zróbmy ten daszek cały na niebiesko, czyli w moim ulubionym kolorze. No i widzowie, pięknie, zobaczcie jaki zrobiłem domek. No i daszek. Wydaje mi się, że Pimpek zrobił coś podobnego. Tutaj oczywiście będzie wejście do mojego tutaj domku, ale zobaczmy co robi Pimpek, bo naprawdę to będzie mocne jak się potem spotkamy. Uwaga. Mój domek skończyłem z zewnątrz, ale teraz czas na środek. Muszę użyć tych desek. Patrzcie widzowie, on robi środek. Aha, taki zwykły środek z desek. No to my też taki zróbmy. Chcę mieć taki sam domek jak on, jeden do jednego. Ale może trochę zmienimy, żeby się oczywiście tak łatwo nie zorientował. Tak więc zróbmy sobie takie wejście jak ma Pimp. No chyba coś takiego. I teraz w środku widzowie zacznijmy kłaść deski. I zobaczmy co robi Pimpek jeszcze widzowie w swoim domku. Zróbmy dokładnie to samo. Dobra, pora go trochę udekorować w środku. Patrzcie widzowie, on tam daje jakieś kanapy i telewizor, wow. Tutaj jakieś mebelki, krzesełka. Dobra, zbudujmy coś podobnego u nas. Tak więc dobra widzowie, postawmy sobie tutaj taki na przykład plecaczek. A nie wiem, plecak zawsze jest w domu. Tutaj oczywiście zlewik do mycia rączek. Takie oto lodówki, wow. Połóżmy tutaj takie jedne niebieskie łóżko, pięknie. I do tego widzowie taką samą kanapę jak Pimpek, taką niebieską widzowie. A tutaj połóżmy sobie na przykład taką oto półeczkę. A na to widzowie postawmy telewizor. Pięknie, udało się. Czy wy widzicie jak to wygląda? Na razie to wygląda chyba podobnie jak do Pimpka, ale musimy zobaczyć co robi jeszcze. Może jeszcze widzowie mam lepszy pomysł, żeby zmienić w ogóle miejsce tego portalu. Dlatego wystrzelmy go na przykład tutaj na górze. I w tym momencie będę widział Pimpka z góry. Czekajcie, czy ja go widzę? Widzę go, świetnie, patrzcie. Środek już skończyliśmy, to teraz pora zrobić coś na zewnątrz domku. Postawię parę grzybków. A widzowie rozumiem, on teraz kładzie grzyby. Widzę wszystko, naprawdę, patrzcie to. To jest chyba pozol, co nie? To weźmy sobie też coś takiego i oczywiście dajmy to samo. Ja nie wierzę, jego reakcja będzie bezcenna. Okej, wygląda to świetnie widzowie, ale posadźmy tutaj jeszcze oczywiście grzybki, takie jak ma Pimpek u siebie. Dobra, pełno grzybków oczywiście. Tak więc podejdźmy sobie do portalu i może coś jeszcze on zbudował, żeby mu tutaj oczywiście ukraść. Uwaga! Na zewnątrz wszystko jest już gotowe, ale brakuje mi tutaj zwierząt. Co? Ale jakich zwierząt? Co on wygaduje? Co to jest widzowie? Ja zaraz spadnę. Nie! Dobra, uciekaj! Szybko! O nie, widzowie, co to było? Wpadłem, ale na szczęście Pimpek mnie nie zauważył. Muszę bardziej uważać. Dobra, podejdźmy jeszcze raz do tego portalu, ale musimy uważać, żeby nie wypaść. Dobra, patrzcie, Pimpek robi zagrodę. Teraz postawmy może specjalne krowy. Pimpek tam sadzi krowy. Dobra, zróbmy coś lepszego, a nawet większego. Czyli zróbmy sobie tutaj też taki płotek i w sumie bardzo podobnie, żeby no może się od razu nie zorientował, że bierzemy od niego jeden do jeden. To zbudujmy sobie coś takiego. I tutaj oczywiście dajmy pełno takich krówek, tylko one są czerwone. O nie, to był mój najgorszy wybór, ale naprawdę, no musiałem dać, nie ma innych kolorów. Jedyne co to mogę im wylać oczywiście tutaj taką niebieską wodę do pić. Idę udekorować tył mojego domu, przód już jest skończony. O ja widzowie, on teraz poszedł za tył swojego domku, czyli tam gdzieś. Ale widzowie, za to mam bardzo dobry pomysł. Skoro go tutaj oczywiście nie widać, poczekajcie, widzę go, nie. To uwaga, zlecę, o! I teraz szybko do jego domku widzowie i nie wiem, zróbmy tutaj na przykład portal na górze. O, żeby tutaj oczywiście podglądać Pimpka, ale dobra, czekajcie. Dobra, wylećmy sobie tym portalem. Dobra, mam portal w jego domku, teraz widzę wszystko w środku. To jest dobry pomysł i czas, żeby zrobić mu w środku jakiegoś pranka, dobra. Tak więc wejdźmy sobie tutaj do środka, okej. O, i musimy uważać na Pimpka, bo on tutaj chodzi. Dobra, musimy być na szybcie widzowie, ale zniszczmy mu na przykład tą oto sofę czerwoną, tutaj te oto krzesełko też czerwone. No i widzowie, dajmy mu dużo niebieskich rzeczy tak na szybkości. I zacznijmy widzowie wykładać mu tutaj na przykład niebieski dywanik. My
Myślę, że tyle wystarczy, ale dajmy tutaj mu na przykład jeszcze takie szalkery oczywiście mojego koloru, dobra. Tu jest naprawdę bardzo podejrzane, ale miejmy nadzieję, że się oczywiście nie skroi i dobra. Dajmy tutaj takie siedzenka też, takie niebieskie. Tutaj oczywiście stolik. I dajmy na przykład tutaj takie okno, widzowie. Czas wrócić do domku. O nie, widzowie, Pipek wraca do domku, patrzcie, on tutaj jest. Patrzcie, wraca, wraca, widzę go. Nie, dobra, dobra, uciekaj, uciekaj przez portal, szybko, szybko, dobra. Uff, uciekliśmy i uwaga, on teraz wejdzie do domku, widzę go. Zaraz, zaraz, co tu się stało? Moje czerwone przedmioty. Luczek, to jest na pewno jego sprawka. O ja, widzowie, patrzcie, zorientował się. O nie, tylko żeby nie myślał, że to jesteśmy my. Czekajcie, o, ej, gdzieś on poszedł, czekaj, gdzie on poszedł? O nie, on idzie tutaj, czekaj, czekaj, czekaj. Zamurujmy może szybko ten portal, uwaga, uwaga, uwaga. Zamurujmy ten portal, póki go nie ma. Dobra, uwaga, wróćmy do domku, dobra, świetnie. Okej, okej, teraz czekajmy na niego. Zobaczymy, co on zrobi. Luczek! Na, myję ręce. Kto to mnie woła? Co ty tu robisz? Ej, czemu ty przyszedłeś do mojego domku? Nie możesz przychodzić do mojego domku, to jest oszustwo. Przyszedłem do ciebie, bo ktoś podmienił mi w moim domu przedmioty. Czemu ten dom jest grzybem? No co, po prostu lubię grzybowe domki. Taki se zbudowałem, a co? Coś jest dziwnego w tym? Nie mogę mieć grzybowego domku, czy jak? Ja też taki mam. Ty jesteś jakimś zgapiaczem. Ale jak to zgapiaczem? Co ty, Pipek, wygadujesz? Przecież no nie każdy robi zagrodę i w niej na przykład takie oto czerwone krowy. No co ty, stary, gadasz? Co ty? Ale przecież ja też mam takie czerwone krowy. Jestem pewien, że wymyśliłem to samodzielnie. To jest mój oryginalny pomysł. A zobacz, w środku, proszę bardzo. Tutaj jest oczywiście siedzonko, telewizor. Masz telewizor w domu? No właśnie, tak się składa, że mam. I to bardzo podobne wnętrze do twojego. A dodatkowo te drzwi są dosłownie takie same. Mam dosyć, wiesz co? Ja mam to gdzieś. Ja postawię dodatkowe zabezpieczenia, żebyś na pewno mi tutaj nie przechodził. Co? Ale jak to jest zabezpieczenia? Co ty gadasz, Pipek? Co ty wygadujesz? A, zobacz, co mam. O ja. Teraz tego nie przejdzie. Co ty robisz? To są zabezpieczenia, żeby nie przejść na twoją stronę? Dokładnie. I jeżeli to przekroczysz, to czeka cię kara. Ale Pimpek, ja teraz się czuję jak w jakimś więzieniu. Co to są za mury? Nie obchodzi mnie to. Zrobiłem to dla pewności, ale w sumie każdy może lubić grzyby, więc może tylko mi się tak wydawało. No tak, Pimpek, przecież każdy lubi grzyby. Za bardzo przesadzasz. Musisz iść budować dalej. Ja nie widziałem twojego grzyba, więc... I dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek chyba dał się nabrać. Na początku było trudno, ale już jest lepiej. I uwaga, tutaj mamy oczywiście nasz tajemniczy portal i widzimy Pimpka. Ciekawe, co on sobie myśli. Nie mogę, nie wiem, kto to zrobił. Może to były jakieś duchy. Co on wygaduje? Duchy? Dobra, może teraz zrobię taką dużą piwnicę. Widzowie, Pimpek zaczyna budować piwnicę. Ale wiecie co, widzowie, w takim razie musimy zmienić położenie naszej kamery. Uwaga, niech on sobie tam się wkopie pięknie, a my szybko w tym momencie zejdźmy do jego do domku i uwaga, o, ale prawie mnie zobaczył. Dobra, i dajmy ten portal na przykład tutaj. I uwaga, o nie, oczywiście on tych portali nie widzi. I dobra, uwaga, patrzcie, widzimy całą piwnicę, jaką tutaj on zaczyna budować. Ciekawe, co on robi teraz, co on będzie robił. Muszę to na maksa powiększyć, żeby to była ogromna piwnica. Ja, widzowie, ja widzę wszystko, naprawdę. Ej, czekajcie, skoro on nas nie widzi, w sensie tego portalu, to wiecie co? Spróbujmy strzelić strzałą. Czy to widać? Nie, dobra, za chwilę, widzowie, okaże się, czy on widzi te portale. Uwaga, strzelam, strzelam strzałą, czy ona przejdzie? Przechodzi, ale tak dziwnie, patrzcie. Czekajcie, może w górę bardziej. O, 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 czy on to zauważy? Ej, co to są za strzały? Patrzcie, widzowie, nie widzi mnie. Dobra, nie, już myślałem, że to będzie po odcinku, a to nie, to jest dopiero początek. O co tu chodzi? To pewnie wina tej małpy. Ej, uważaj, krowo, prawie krowa mnie wypchnęła do tego portalu. No wzwijaj się tam do swojej zagrody. Ale w tym momencie, widzowie, mam pomysł. Znaczy, w sumie ciekawe by było, jakby tutaj postawić TNT, uwaga. Widać to, nie, dobra. To będzie za mocne, jeżeli mu wybuchniemy. Może dajmy mu szansę i niech on je zobaczy, bo inaczej będzie wielka eksplozja. Co to jest za TNT? Co on robi w moim domu? Muszę je zniszczyć szybko. O ja, widzowie, zniszczył, ja nie mogę. On robi tutaj piwnicę całą czerwoną. Jestem ciekawy, co on tam zrobi w środku. No to my, widzowie, tutaj, myku, myku, też zróbmy taką piwniczkę identycznie jak u niego. Tak więc tutaj zróbmy sobie schody. No i dobra, mamy tutaj takie samo pomieszczenie jak Pimpek, ale tak jak on, wypełnimy je na swój kolor, czyli na niebieski. I dobra, wygląda to świetnie. Chodźmy zobaczyć teraz do Pimpka, co on ma jeszcze w swoim domku, widzowie, bo ja tutaj oczywiście mam cały widok. Uwaga, co on ma w tej piwnicy? Muszę postawić tutaj dużo gier. Co? Ta piwnica ma być kozacka. Ja
tam coś widzę, widzowie, on tam... Czy to jest bilard? Tak, to jest bilard, widzowie, on ma w swojej piwnicy bilarda. Tak więc proszę bardzo, Pimpek, chciałeś, to masz. Taki sam stół do bilarda, ja nie mogę. Dobra, chodźcie zobaczyć, co jeszcze on tam dał, bo tu nie widzę wszystkiego. Jakiś stół alchemiczny, może parę książek? Stół alchemiczny? Po co mu to? Dobra, też tutaj dajmy. Skoro on to ma, to ja też to będę miał. Dobra, normalnie. Sąsiad ma to, ja też chcę mieć. Dobra, zobaczymy, co jeszcze, widzowie, on tam ma. Uwaga, może sobie nawet wejdźmy trochę. Ej, nie, widzę go. Widzę go, widzowie, o nie! Ciekawe, co teraz robi Luczek. Co? Muszę go pójść podglądać. Co, widzowie, on chce mnie podglądnąć? Nie, on chce do mnie przyjść, naprawdę? Znowu? O nie, patrzcie, on tutaj leci. Czekajcie, czekajcie, on tutaj jest z tej strony. Zabierzmy szybko ten portal i wystrzelmy go na przykład tutaj gdzieś. Czekaj, na ziemię, na ziemię, na ziemię, dobra. Tutaj, okej, 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 dobra. I jak gdyby nigdy nic, przyjdźmy sobie do domku. Dobra, i zobaczmy, że znowu do nas przyjdzie Pimpek. Nie mogę, idzie. Patrzcie to, widzowie, idzie. Halo, Luczek, jesteś tutaj? Jestem, co tam, Pimpek? Siemaneczko, ej, znowu przyszedłeś na moją stronę. No nie, prosiłem cię, żebyś tutaj nie przychodził, bo ja buduję. Ale ja jestem ciekawy, co takiego porabiasz teraz. No ale Pimpek, mieliśmy się spotkać na końcu. Wracaj do siebie i za chwilę się widzimy. No dobra, niech ci będzie. Dobra, Pimpek poszedł i chyba będzie budował kolejną rzecz. On nie wie o naszej piwnicy, którą skopiowaliśmy od niego. Dobra, w tym momencie, widzowie, muszę wziąć ten portal i przestawić go stąd tam, o co nie, żeby był. Więc uwaga, strzelmy sobie go tutaj, okej. Taki oto sposób. I dobra, widzimy znowu Pimpka, gdzie on jest? Tutaj, 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 widzę go. Już prawie wszystko skończone, ale brakuje najważniejszej rzeczy. Czyli garażu. Co, widzowie, on buduje garaż? Nie mogę, dobra, nie. Teraz jeżeli zbuduje garaż, to on na pewno się skroi, że ja coś oszukiwałem i że buduję tak samo jak on. Ale w tym momencie, widzowie, zmieńmy sobie portal z tej strony i może wejdźmy do Pimpka domu, widzowie. O nie, ale on jest blisko, nie z tej strony. O nie, widzowie. I dajmy ten portal gdzieś indziej. Dobra, czekajcie, tak żeby widzieć, co on buduje, to na przykład tutaj. O, okej. I teraz idealny będę mieć widok. Co on buduje? To jest garaż? Dobra, czekajcie, nie. O nie, żeby teraz przebiec do domku, to ja muszę przebiec tutaj. O, on mnie może zobaczyć. Dobra, co on robi? Nasz garaż jest skończony, teraz tylko autko. Ło. I mamy to. Dobra, widzowie, wracamy. Patrzcie, jaki on zbudował garaż. Co to jest? Takie coś? Bułka z masłem. Robimy to samo, widzowie. Patrzcie to w tym momencie. Zniszczmy sobie te grzybki. Zróbmy sobie zarys takiego oto garażu. Tak samo jak ma Pimpek. Tak samo. Jestem ciekawy jego reakcji. Świetnie. Wypełnimy teraz jeszcze tutaj oczywiście całą podłogę na taki kolor. Okej. No i teraz zróbmy przedziałek oczywiście na nasze auta. Więc tutaj będzie jakieś pierwsze autko. Nawet może damy takie samo jak Pimpek, żeby on się wkurzył. No i dobra. No i tutaj będzie drugie miejsce. Budujmy oczywiście taki daszek, pięknie. No i przydałoby się dać takie drzwi garażowe. Taki oto sposób chyba. Aha, okej, dobra, to są drzwi garażowe. Widzicie to, widzowie? No teraz to wygląda naprawdę świetnie. Ale może zobaczmy, czy Luczek ma tak samo, bo musimy mieć identyko jak on. Ja chcę to zrobić idealnie. O, ma tak samo, nawet jakieś dwa autka. Tylko takie biedne, ale ja mam pomysł. Bo widzowie, ja jestem troszkę bogaty. To postawmy taką oto furę. Zobaczcie to, to jest BMW najnowsze. Czy wy to widzicie? Co to jest za fura? Można w nią oczywiście wejść i oczywiście sobie wyjechać. I postawmy tutaj naszą drugą furę i niech będzie to na przykład takie Porsche. Wow, czy wy to widzicie? Nie no, te autko jest naprawdę lepsze od tego, od Pimpka. Przecież on się tak wkurzy, ja nie mogę, widzowie. Dobra, wsiądźmy w niej i wow. Czy wy to widzicie? Tu jest wszystko takie realistyczne. No i dobra, patrzcie, nasz garaż jest skończony. Zobaczmy tylko, jak teraz Pimpkowi idzie. Czy on tutaj... O, patrzcie na te autka. No to naprawdę nie ma porównania. Jego, a te moje. Dobra, zobaczmy, co teraz Pimpek będzie robił. O, on tutaj chyba kombinuje. Teraz chcę zbudować najlepszy balkon na świecie. Luczek na pewno nie będzie mieć takiego balkonu. Słyszeliście to, widzowie? On teraz buduje balkon, zobaczcie. Tutaj wszystko kombinuje, ale czekajcie. O, wejdźmy sobie tak, zobaczmy może, co on robi. Taki prosty balkon, co to jest, widzowie? Dobra, zróbmy, widzowie, to samo, a nawet lepiej, tak więc weźmy sobie na przykład tutaj takie coś, widzowie. Zróbmy taki balkonik, ale ja mam sposób, jak zrobić, żeby on był lepszy od tego Pimpka. Ogrodźmy sobie go najpierw, a za chwilę wam powiem, o co mi tutaj chodzi. Ponieważ, widzowie, w tym miejscu zróbmy sobie zejście na dół i zrobimy takie półpiętro, co nie? Więc weźmy sobie takie oto bloczki i zbudujmy tutaj takie schody, może w tą stronę. Okej, to wygląda naprawdę dobrze. I niech one sobie tutaj na przykład się zaczynają. O, dobra, to będzie w porządku. No troszkę to tak. I teraz, widzowie, patrzcie, mamy eleganckie wejście na górę i mamy daszek. Jestem ciekawy, czy Pimpek też tak zrobił u siebie. Dlatego pójdźmy zobaczyć, co on tutaj dalej dorobił. Czy coś tam widać? On też coś tam kombinuje. Tylko nie widzę, co dokładnie. Wiecie co? Strzelmy tym laserem jeszcze wyżej. O nie, szybko trzeba uciekać. Teraz co ja zrobiłem? Nie, 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 nie.
Myślę, że moja budowla jest już skończona. Czekam, aż duszek będzie gotowy. Widzowie, czyli pimpek jest gotowy. No dobra, dobra, trzeba to szybko załatwić, widzowie. Więc bierzemy oczywiście te portale. Dajmy sobie je tutaj, bo u mnie to może nie wiem, czy są widoczne, czy nie. I dobra, widzowie, patrzcie. Dajmy tutaj jeszcze więcej tych krówek. I w sumie to możemy zawołać już pimpka do oceniania. Pimpek, mogę zobaczyć twój domek? No jasne, chodź, na pewno nie pożałujesz. Wow, jaki super domek. Co to jest za garaż w twoim kolorze i takie super fury? A dziękuję ci, to podwójny garaż. No, no, powiem ci, że super. A tutaj jest twój domek, wow, ale epicki. No domek to mieliśmy podobny pomysł, co nie? Tak, tak samo jak zagrodę, tylko że moja była mniejsza. No, troszkę mniejsza, taka nubska. Czekaj, a co masz w środku? O, tutaj nic nie dałeś sobie do środka. No bo ktoś mi tutaj postawił jakieś rzeczy. A co masz tutaj na dole, może mi powiedz? Wow, piwnicę masz? Dokładnie, bardzo ładna piwnica. Wow, nie no, też bym chciał mieć taką piwnicę. Dobra, wiesz co? To może chodźmy do mnie, pokażę ci, co ja zbudowałem, co? Bo ja tak super jak ty to nie zbudowałem, ale starałem się. No wiadomo. Dobra, zobacz sobie mój domek, jak wygląda. Czekaj, czekaj, czemu te garaże wyglądają tak podobnie? No właśnie nie wiem dlaczego, ale w sensie, no nic, no ja zbudowałem sobie taki garaż, a co, nie podoba ci się? Co to są za fury? I ten garaż jest taki sam jak u mnie. Aj tam, Pimpek, nie przesadza, nie tylko ty możesz mieć garaż, co ty gadasz, no? Luczek, przyznaj się, że coś tutaj jest nie tak z tym garażem. No bo co, bo jest podobny do twojego? Przestań, chodź, nie. Przesadzasz, chodź dalej. Tutaj w domku na pewno nic nie ma takiego jak u ciebie. Dlaczego ten balkon jest taki sam jak u mnie? No nie wiem, no w sensie ja sobie postanowiłem zrobić balkon, a co, też tak zrobiłeś? Zrób swój własny! Ej, co ty robisz? Poczekaj, Pimpek, poczekaj, chodź, zobaczysz inne części mojego domku, nie ty mi niszczysz go. Tutaj wszystko na niebiesko, pięknie, okej. Okay. I tutaj zrobiłem sobie takie zejście chillowe do piwnicy, widzisz to? Ej, ale czemu ta piwnica jest taka jak u mnie? Ty mnie oszukujesz, Luczek, tutaj już nie mam wątpliwości. Nie gram z tobą, Luczek, wiesz co, uciekam z tobą. Co, ale jak to nie grasz, co ty mówisz? Nara! No nie, Pimpek się obraził.